Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Mam tutaj przygotowane pytanie od Anety. Pytanie dotyczy zagadnienia borderline, także jeżeli interesujecie się tym tematem i chcielibyście usłyszeć moją wypowiedź w tym kontekście, w kontekście tego zagadnienia, to pozostańcie proszę ze mną do końca tego nagrania. Witam cię, Damianie. Uświadomiłam sobie, że jestem borderline. Nie znalazłam u ciebie żadnej wypowiedzi na ten temat. Albo za mało szukałam. Czy zechciałbyś powiedzieć coś na ten temat? Pozdrawiam, Aneta. Jeszcze nie nagrywałem odpowiedzi na to pytanie, jeszcze nie poruszałem w ogóle tego zagadnienia, także jest to pierwszy raz, gdy wypowiadam się na ten temat. I myślę, że to będzie bardzo ciekawa wypowiedź, bo to jest w sumie bardzo ważny temat, który dotyka praktycznie nas wszystkich. Bowiem ja sam osobiście uważam, to jest taka moja hipoteza, że każdy z nas ma pewnego rodzaju zaburzenia na pograniczu, każdy z nas ma zaburzenia typu borderline i każdy z nas tak samo ma zaburzenia narcystyczne. To jest oczywiście moja hipoteza, tylko jest takie pytanie, tak? Tutaj w tym kontekście, takie pytanie, do jakiego stopnia mamy problemy w jednym obszarze naszego życia, a do jakiego stopnia mamy problemy w drugim obszarze naszego życia. Borderline. Na czym polega borderline? Ja tak w skrócie tutaj wam opowiem, ale myślę, że doskonale uchwycicie sedno tego, czym jest borderline. Borderline to są zaburzenia na pograniczu naszej osobowości. To są wszystkie zaburzenia, bo jest ich taki szereg, to jest dosyć kompleksowa sprawa. Jest to taki szereg specyficznych cech, jakie posiada osoba, które sprawiają, że ma ona problemy w tym, żeby określić swoje własne granice, aby określić swoją własną tożsamość, aby określić swoje własne ja względem jej otoczenia. Osoby, które mają zdiagnozowane borderline lub sądzą, że mają borderline, są to osoby, które są zazwyczaj bardzo wrażliwe, bardzo otwarte, mają bardzo potężny współczynnik otwartości do takiego poziomu, że bardzo często zdarza im się zlewać z otoczeniem, zlewać z innymi osobami. Takie osoby bardzo często wpadają w takie silnie emocjonalnie wiążące związki i relacje z innymi ludźmi, do takiego poziomu, że zatracają samych siebie, mógłbym wręcz powiedzieć odlatują i nie są w stanie w ogóle określić tego, co one robią w życiu, w jakim miejscu są, co takiego ich motywuje, jakie są ich główne motywy zachowania, ich współczynnik samoświadomości, ich samoświadomość, ale nie mam tutaj na myśli tej świadomości duchowej, mam tutaj na myśli tą świadomość psychologiczną. Jest w pewien sposób, chciałem tutaj powiedzieć, uszkodzona, ale to nie do końca jest dobre słowo. Jest ona w pewien sposób zaburzona, ale to też nie do końca jest to słowo, które chcę tutaj powiedzieć. Ich samoświadomość ma po prostu problem. Myślę, że to będzie najbardziej takie sensowne słowo, aby określić ich samych w świecie. Takie osoby mają zazwyczaj bardzo słabe ego, bardzo słabe granice. Z ich punktu widzenia tak to po prostu wygląda, choć zazwyczaj jest tak, że tego typu osoby są bardzo wrażliwe, bardzo emocjonalne, bardzo chwiejne emocjonalne, bardzo zależne od tego, co czują inne osoby w ich otoczeniu, bo to są bardzo empatyczne osoby. Osoby z borderline są zazwyczaj bardzo empatyczne osoby. Bardzo łatwo jest je zranić, urazić, mają bardzo wysoką wrażliwość na odrzucenie, boją się odrzucenia, boją się samotności, boją się pustki. Mają wręcz poczucie takiej wewnętrznej pustości, ale tutaj znowu nie mam na myśli tej pustki takiej duchowej, tylko mam na myśli taką pustkę psychologiczną, taką pustkę egzystencjalną, taką pustkę, w której jeszcze są te takie
emocje nihilizmu, trochę depresji, trochę takiego smutku i takiego przygnębienia. I tutaj chcę, żebyście wiedzieli, że ja nie mam na myśli, że te emocje są złe, tak? No bo każdy z nas może odczuwać jakieś tam przygnębienie czy smutek z jakiegoś tam powodu. Ja mam na myśli, że tego typu uczucia potrafią dominować u takich osób i potrafią je przytłoczyć do takiego stopnia, że te osoby mogą nie radzić sobie z tymi uczuciami, nie wiedzą, co z nimi zrobić. Nie mają w ogóle takiego poczucia kontroli nad tym, co czują. Te uczucia są bardzo mocne, bardzo przytłaczające, bardzo intensywne, bardzo intensywnie przeżywane i brakuje tak jakby takiego hamulca, takiego, mógłbym powiedzieć, troszeczkę katalizatora, takiego dystansu względem tego, co taka osoba odczuwa, a tym, co właściwie pojawia się w jej doświadczeniu. Coś się pojawia, czegoś doświadcza, jakaś tragedia, może doświadczenie, krzywda, trauma i ta osoba naprawdę przeżywa to bardzo, bardzo, bardzo intensywnie, w bardzo ogromnych skrajnościach. Tego typu osoby mogą się bardzo szybko czymś zajarać, podekscytować, podniecić, ale w ten sam sposób mogą się zdeprymować, zniechęcić, popaść w depresję i występuje tutaj taki szereg wachlarza emocjonalnego, przy czym te emocje mogą się zmienić dosłownie z minuty na minutę. Dosłownie w ciągu paru minut ta osoba może być w całkowicie innym stanie emocjonalnym. Przykładowo w jednej minucie jest szczęśliwa i euforyczna, minutę później jest w depresji i ma myśli samobójcze. I to potrafi się tak zmienić 300 razy w ciągu jednego dnia. I to, co jest jeszcze tutaj charakterystyczne, to jest to, że taka osoba, zazwyczaj osoby z borderline, tak? Mam tutaj na myśli osoby, które się identyfikują i myślą, że mają z tym problem. Może część z was myśli, że ma z tym problem, część z was może tak nie myśleć, ale bardzo to, co jest charakterystyczne, to jest to, że takie osoby mają bardzo duży współczynnik otwartości, jak powiedziałem wcześniej, i do głowy takiej osoby może wpaść dosłownie każda jedna myśl. Każda. I tak jakby tam nie było żadnego filtra. Nie ma żadnego filtra, który tak jakby decyduje, która myśl jest dobra, która myśl jest zła, która jest prawidłowa, która jest nieprawidłowa. I to, co ja teraz powiedziałem, stanowi taki fundament lub nawet mógłbym powiedzieć pewnego rodzaju otwarcie dialogu, aby zwrócić uwagę na to, że borderline może wcale nie jest chorobą. Bo to jest jeden z tematów, który chciałem poruszyć. Chciałem poruszyć to, że borderline może wcale nie jest chorobą. Bo ja sam osobiście zauważyłem, że tego typu zmiany nastrojów, ogromna otwartość, ogromna wrażliwość, ogromna empatia pojawia się przy bardzo wysokich stanach świadomości, gdy jest się naprawdę super mega uważnym. Jest to też cecha charakterystyczna u osób, które są niezwykle twórcze, które naprawdę dużo tworzą, dużo produkują twórczości, śpiewają, malują obrazy. Tego typu cecha również dotyczy, myślę, że częściej kobiet niż mężczyzn. I jest ona związana, tak jak wspomniałem wcześniej, z ogromną otwartością. I teraz ja może tutaj pokrótce wam powiem, co można z tym zrobić, bo myślę, że definicji na ten temat się już naczytaliście. Jeżeli oglądacie ten film i myślicie, że macie problem z borderline, to ja jestem święcie przekonany, że już dosyć sporo się na ten temat naczytaliście. I prawdopodobnie wasz umysł jest na tyle otwarty, że prawdopodobnie zidentyfikował się z jakąś definicją i stworzył sobie jeszcze pogłębiony problem. Bo to też jest cecha charakterystyczna osób z borderline, że wyolbrzymiają to, co się dzieje w ich życiu. Przede wszystkim ja bym zaczął od tego, że spojrzałbym na borderline nie jako problem, nie jako jakieś zaburzenie psychiczne, tylko jako cechę waszej osobowości. Jesteście po prostu wrażliwi. Ja jestem wrażliwy. Myślę, że jeżeli
popatrzymy na to z tej perspektywy, to nasza w ogóle świadomość może ulec delikatnej zmianie, bo jeżeli borderline nie jest problemem do naprawienia, tylko jest cechą naszej natury, naszej osobowości, to może warto byłoby nauczyć się tego, jak wyglądają te cechy naszej osobowości i jakie dobro z tych cech wypływa i w jaki sposób możemy nauczyć się koegzystować w społeczeństwie wśród innych ludzi, żeby po prostu lepiej żyć, tak? Czyli po pierwsze, popatrzmy na borderline nie jako problem, tylko po prostu cechę naszej wrażliwości. Po drugie, to jest mega super ważne dla osób, które mają borderline lub uważają, że mają. Musisz zadbać o siebie, musisz lepiej zadbać o siebie, bo bardzo jest taka wysoka możliwość, że jesteś empatą, jesteś bardzo empatyczną osobą i masz taką tendencję do samopoświęcania się. Poświęcasz się innym ludziom. Mylisz swój sens tożsamości z tym, jak mówią o tobie inni ludzie, jak myślą o tobie inni ludzie i zlewasz się z innymi ludźmi. I musisz w pewien sposób postawić taką granicę i troszeczkę stworzyć swoje własne ego, zbudować taki self-concept. Innymi słowy, odbudować swoje poczucie własnej wartości. Odbudować swoje poczucie własnej wartości. Odbudować to, jak myślisz sam o sobie, jakie masz wartości, cele i troszeczkę podbudować siebie, podbudować swoją siłę, podbudować swoją męską stronę, swoje zdecydowanie. Może zacznij uprawiać jakiś sport, może jogę. Podejmij jakąś decyzję, zaangażuj się w coś, poświęć się czemuś, tak abyś po prostu wzmocnił w sobie ten sens tożsamości. Tutaj jeszcze mogę wam poradzić to, abyście starali się zaangażować w jakąś pracę, w coś, co jest związane z czynnościami materialnymi. Bo jeżeli jesteście osobami wrażliwymi, to jest bardzo duża możliwość, że dużo czasu spędzacie w swoich głowach, analizujecie swoje myśli, uczucia, emocje, czy jesteście dobrzy, czy źli, czy ktoś coś o was pomyślał, czy nie, czy to, czy tamto. I większość z tych rzeczy jest dobrych, bo to są dobre rzeczy, to są bardzo dobre rzeczy, bo nas samouświadamiają i pozwalają nam brać pod uwagę perspektywę istnienia innych ludzi, ale bardzo jest możliwe, że przesadzacie z tym, że nadmiernie analizujecie siebie, nadmiernie analizujecie innych ludzi, nadmiernie analizujecie świat i macie pewnego rodzaju takie tendencje do zjeżdżania w dół, takie egzystencjalne doły. I tutaj może wam pomóc po prostu praca, jakakolwiek praca, czy to zawodowa praca, czy fizyczna praca, czy sport, tak jak powiedziałem wcześniej, czy kontakt z różnymi środowiskami, z innymi ludźmi, coś co was w pewien sposób odsunie od tego nadmiernego analizowania samych siebie i sprawi, że będziecie mogli wyjść troszeczkę na zewnątrz, żebyście się też tak nie zamykali w swoim środku, w swoim introwertyzmie, jeżeli macie taką tendencję, tylko żebyście troszeczkę się tak otworzyli i zwrócili uwagę na to, co się dzieje na zewnątrz was. Zróbcie listę wszystkich waszych cech osobowości, jeżeli uważacie, że macie borderline, i spiszcie je na papier i popatrzcie na to z takiej dualistycznej perspektywy. Popatrzcie, jakie są pozytywne cechy waszej osobowości, jakie są negatywne cechy waszej osobowości. Przykładowo, jeżeli posiadacie wysoki stopień otwartości, no to pozytywnym aspektem będzie otwarty umysł. Będziecie się szybko uczyć i będziecie chłonąć wiedzę jak gąbka, ale negatywnym aspektem tego jest po prostu naiwność, tak? Że pozwalamy, żeby do naszej głowy wpadały wszystkie myśli bez jakiegokolwiek filtra. Jeżeli jesteście wysoce twórczy i idealistyczni, no to pozytywnym tego aspektem jest wysoka twórczość, tak? Ale negatywem tego jest po prostu odlatywanie. Jeżeli jesteście naprawdę mega empatyczni i macie zdolność do rozumienia innych ludzi, no to pozytywnym tego odzwierciedleniem będzie to, że łatwo wam będzie się wczuć w innych ludzi. No ale negatywnym tego obrazem będzie to, że będziecie zlewać się z tymi ludźmi, może nadmiernie będziecie przejmować ich problemy, będziecie nadmiernie się angażować, będziecie czuć, że się wyczerpujecie i możecie czuć się też wykorzystywani. Rozumiecie. I
Zróbcie sobie taką listę, poobserwujcie siebie przez cały tydzień. Niech ta lista naprawdę będzie głęboka i długa. Popatrzcie na to, jak wy się zachowujecie i co takiego widzicie. Sprawdźcie tę ekstremalność i postarajcie się odnaleźć w tym wszystkim balans. Jeżeli macie borderline i uważacie, że macie borderline, to w waszym życiu na pewno brakuje balansu i równowagi. I waszym priorytetem powinno być uzyskanie tej równowagi i tego balansu. W jaki sposób? No dokładnie tak jak wam tutaj powiedziałem. Wróćcie do swojego własnego ciała, nauczcie się głębokiego oddechu. Zbudujcie sobie taką strefę zen. Naprawdę zaopiekujcie się sobą, zróbcie tak, żeby wam było dobrze. I przypatrzcie się swoim własnym emocjom, nauczcie się tej obserwacji tych emocji. Już tutaj nie będę wam kazał i wymagał od was, żebyście się kontrolowali, żebyście uczyli się tej kontroli na siłę, czy to, czy tamto. U tych technik jest też bardzo dużo. Bardzo fajną techniką jest mindfulness, czyli po prostu obserwacja swoich własnych myśli, nie przywiązywanie się do swojego własnego myślenia. Mindfulness z etykietkowaniem, czyli przyglądasz się własnym myślom i dodatkowo nazywasz ten stan, w którym jesteś. Jeżeli czujesz złość, mówisz do siebie, czuję złość. Jeżeli czujesz gniew, mówisz do siebie, czuję gniew. Jeżeli czujesz smutek, mówisz do siebie, czuję smutek. Jeżeli czujesz się odrzucony, mówisz do siebie, czuję się odrzucony. Czyli taki mindfulness, czyli taka świadoma uważność, obserwacja z nazywaniem tego, co czujesz. Nazywanie tego, co czujesz, cię po prostu od tego uwalnia, ponieważ przywołujesz do świadomości stan, w którym jesteś, od niego nie uciekasz. Bo to jest bardzo, bardzo często wykorzystywany mechanizm przy borderline, to jest to, że uciekasz od tego, co czujesz i starasz się natychmiastowo coś z tym zrobić, tak? Czyli czujesz złość i natychmiast reagujesz, czujesz gniew, natychmiast reagujesz, czujesz smutek, natychmiast reagujesz, cokolwiek czujesz, natychmiast reagujesz i to przereagowanie cię po prostu wykańcza i sprawia, że czujesz się jak taki strzępek nerwów. Takie przewrażliwienie też się pojawia, tak? Dbajcie też o to, żebyście nie byli tacy przestymulowani innymi ludźmi, informacjami. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie odpoczynku, po prostu odpocznijcie, pójdźcie do natury, zróbcie to, co czujecie, tak? Poznajcie samych siebie, poznajcie siebie, zobaczcie, co dla was działa. Może relaksacja, może medytacja, może posłuchanie jakiejś fajnej, chillowej muzyki. I to, co powiedziałem wcześniej, popatrzcie na borderline nie jako na problem do rozwiązania, ale na zagadkę, tak? Zagadkę, którą możecie po prostu poznać. I to pokochajcie. Pokochajcie borderline. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja sam osobiście uważam, że no gdyby nie było borderline, to nie byłoby narcyzmu, gdyby nie było narcyzmu, nie byłoby borderline, tak? Jedno przyciąga drugie. Nasze tendencje do samopoświęcania się albo nadmiernego egocentryzmu to są po prostu dwie strony tej samej monety i te zaburzenia po prostu, w cudzysłowie zaburzenia, są tego efektem. To tyle, jeżeli chodzi o to wideo, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Jeżeli pomogłem, jeżeli uznaliście tą informację za wartościową, zostawcie dla mnie kciuki w górę, napiszcie komentarze, zostawcie swoje przemyślunki. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, proszę też je napiszcie na dole. Postaram się nagrać więcej wideo na różne tematy. Staram się, żeby nagrania były ciekawe, dlatego w różnych odstępach czasowych poruszam różne tematy, różne informacje. Nie chcę, żebyście się tutaj zanudzili na śmierć. Także tak, tyle. Moi kochani, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że ze mną jesteście. Dziękuję za wasze wsparcie, za pozytywne komentarze, za wsparcie na PayPalu, na Patronite. Naprawdę aż z całego serca to doceniam. Dzięki wam ogromnie. Dzięki wam mam możliwość, aby nagrywać więcej wideo. I mam tutaj też możliwość, aby inwestować w sprzęt, w swój własny rozwój i w jakość tych nagrań, bo to jest to, na czym mi zależy najbardziej, aby tutaj na tym kanale była jak najwyższa jakość nagrań, zarówno wideo, jak i dźwięku, jak i treści merytorycznej. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.